To Furban Stream, to Furban Stream. Jestem sportowcem i crossfitowcem, ale nie psem. Na różne federacje, jednobów na kolację. Ma wszędzie wtyki, zna różne triki, to Furban Stream. Witajcie, dzisiaj jest 15 w sobotę 10 listopada, a ja jestem dzisiaj na specjalnym streamie, na którym będziemy rozdawać różne rzeczy. A na jakich zasadach, to za chwilę się dowiecie tego. Także przede wszystkim pierwsza ważna informacja. Sam giveaway uda się tylko wtedy, jeśli oczywiście ludzie się na niego zgłaszać. Także jeżeli dojdzie do sytuacji, w której po prostu nie będzie dzisiaj widzów, a jest taka szansa, to jest sobota, więc ludzie robią różne rzeczy, to wtedy po prostu przełożymy ten giveaway i odbędzie się po prostu kiedy indziej, albo po prostu będziemy to robić regularnie w trakcie zwykłych streamów. Chcę zobaczyć, jak zadziała ta forma. Co ja sobie z łepetyną zrobiłem? No nieważne, zobaczymy, jak zadziała ta forma. Wszelkie zasady są podane już na Facebooku. Zasady też możecie zobaczyć sobie w postach na dole. Także tutaj, jeśli chodzi o taką informacyjną stronę, postarałem się dopiąć wszelkich szczegółów, żeby wszystko się ładnie odbyło. W każdym razie na dole macie obrazek z footbikiem na dole z giveaway rules. I tam możecie sobie kliknąć to, ja też wam to jakby w tej chwili pokażę. Będę to pokazywał pewnie z 10 czy 20 razy, albo nawet jeszcze częściej, jeśli będzie potrzeba. Także tak, tu mamy nasze zasady. To jest post, który być może widzieliście na Facebooku, także tutaj nic nowego. Do rozdania mamy wiele fajnych rzeczy. Jest figurka Deadpoola, są jakieś magnesy ze Star Warsów, jest kaczka do kąpieli upodobniona do Harley Quinn z Batmana, także w ogóle fani Batmana tu mają ciekawe rzeczy do zgarnięcia. Jest również Projection Torch, czyli takie, no można sobie symbol Batmana machnąć na ścianę, taka latareczka, bardzo śmieszna rzecz też. A ponadto mamy jeszcze CDK do dema gry Elderborn, który nie jakiś czas temu na Furban Streamie się pojawiła, szykowana przez warszawskie studio, także tu zachęcam i to będzie najprawdopodobniej pierwsza rzecz do zgarnięcia, czyli właśnie te demo, ale poczekamy trochę, bo chciałbym, żeby tutaj możliwie jak najwięcej osób się zgłosiło. Zobaczymy, no wszystko to zależy od frekwencji, bo też no, myślę, że robienie giveawaya na 3 osoby na czacie będzie nie do końca dobrym pomysłem. Zobaczymy. Także ja sobie tutaj, tak jak jest napisane po lewej stronie, zastrzegam sobie prawo do zmiany zasad w trakcie streama w zależności od jego przebiegu, czyli no to, co się tu będzie działo, no to będzie determinować, co będziemy robić z tymi nagrodami. No ale tak, jeżeli chcemy wziąć udział, to tak. Przede wszystkim trzeba przyjść na stream, czyli no jeśli ktoś to już w tej chwili ogląda, to już jakby ten warunek spełnił. I w momencie, kiedy będę ogłaszał te tury, tak, czyli będziemy mieli o 15.45 planowo pierwszą turę, to potem przez około, myślę, niecałą godzinę zobaczymy, no mówię, będę to wszystko informował na bieżąco. Będziemy się zgłaszać poprzez wpisanie tej wiadomości to Furban Stream z hashtagiem. Uwaga, to nie jest żaden system, bo są takie giveawaye, które robią to automatycznie po wpisaniu hasła. Ja tego nie ustawiałem, bo z tego co widziałem, to są straszne jakieś programy szpiegujące. Także odpuściłem sobie to, zrobię to po prostu ręcznie, bo też zakładam, że raczej dużo osób nie będzie. No chyba, że z jakiegoś powodu nagle się to zbiegnie milion osób, co nie wierzę, więc raczej nie powinien mieć problemu z obsługą tego. No i tam oczywiście, żeby móc pisać, jeśli nie jesteście followersami, to trzeba będzie chwilę poczekać, także to nie zdziwcie się, że nie możecie pisać na czacie. To są pewne zabezpieczenia antyspoilerowe. Tak, i do każdej tury należy zgłaszać się osobno, ponieważ można wygrać więcej niż jedną rzecz. Nie ma tutaj jakiejś limitacji, możecie zgłaszać się do każdej z tych nagród. Witaj Mazaku. Także możecie się zgłaszać po wszystko. Tu jakby nie będzie z tym problemu. Tak mnie zastanawia. Nie, czekaj, gdzie mam te zasady tutaj? Jestem ślepy. Dlaczego jestem ślepy? To nie tak miało być. To weird. Gdzie mi zniknęło tutaj?
A, dobra, rozumiem już dlaczego ten, bo to jakby było ponad czatem, dlatego nie wiedziałem, że przyszedłeś. No nieważne, w każdym razie poczekamy jeszcze trochę, żeby możliwie tutaj jakieś osoby przyszły też, jeśli chcecie dać swoim znajomym znać, to oczywiście zachęcam do tego. Tu oczywiście pojawi się w lewym dolnym rogu informacja o tym, że już jakby jest tura otwarta i może się zgłaszać. No i póki co będziemy grali, no będzie Metal Gear Solid 4 dalej leciał. Potem chcę jeszcze pograć w Hollow Knighta na streamie, ponieważ. A to dziękuję. Ponieważ ostatnio zacząłem w to grać i naprawdę wciągnąłem się, jest to świetna gra, aczkolwiek nie myślę, że na streama jest trochę za długa, bo okazuje się, że to przede wszystkim właśnie jej siła tkwi w tym, że jest super długo się w to gra i długo się to odkrywa, ale daje mnóstwo frajdy. Okej, nie ma co. Myślę, że takie pierwsze zasady zostały wyjaśnione. Jeśli szukacie nadal tych zasad, to oczywiście zajrzyjcie sobie na dole, na tych panelach, macie informacje. Też ponadto oczywiście, no, zastrzegam sobie prawo, że mogę kogoś z listy wyrzucić, no, jeśli będzie po prostu, no, że tak powiem, tak? Że jeśli będzie CWK, jakieś tam, wiecie, wszystkie te inwektywy pocenzurowane, to tak, to wtedy, no, takiego gościa jak najbardziej wyrzucimy z listy osób, które tutaj będą brały udział w losowaniu. I będziemy losować takim prostym randomizerem, czemu się nie wyświetla, bo go zminimalizowałem. To jest bardzo prosta rzecz, także tutaj no nie ma właściwie pola do jakiegoś wielkiego oszustwa, nie wpisujemy takiego człowieka, wpisujemy tak, kurwa. Co jest? A, bo to trzeba tym. Takiego, 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 takiego. I pika random name. Także tu bardzo łatwo wszystko się wyświetla. Nie ma pola do jakiegoś kłamstwa, także tutaj. Jak już mówiłem, są specjalne wtyczki Twitchowe, które to robią. Również parę innych programów, ale no myślę, że my sobie poradzimy bez tego, bo no mówię, no jak zacząłem to instalować, jakieś tam zacząłem się doczytywać różnych rzeczy, to no doczytałem się całkiem niefajnych opinii odnośnie tych wtyczek, także wolę mieć święty spokój, zrobić to samemu, niż się bawić właśnie w jakiejś wątpliwej reputacji wtyczki. Ja tylko tutaj poprawię trochę chroma key, żebym tutaj nie był taki zielony. Znaczy, bo to może być. O, dobra, teraz już jest trochę lepiej. Okej. Można było, ale myślę, że to jest jeszcze łatwiejsze, także whatever. Przetestowałem to już wielokrotnie, więc jest git. Okej, nie ma co. Tak jak mówię też, bo to wszystko zależy od tego, czy ludzie przyjdą. A ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest sobota, jest wcześnie, ludzie jeszcze jakby też mają swoje sprawy do załatwienia, dlatego też będziemy siedzieć w miarę długo. Planowo do około 20. Może nawet trochę dłużej. I też to, że powiedzmy jest napisane, że będziemy grać w Metal Gear i Hollow Knight, to nie oznacza, że tylko w to. Zastrzegam sobie prawo również do odpalenia innych gier później, także jeżeli chcecie po prostu mieć jak największe szanse na zgarnięcie czegokolwiek dzisiaj, to warto po prostu siedzieć jak najdłużej. No i bez jakiegoś zbędnego przedłużania będziemy zaczynać. Ja tylko sobie przełączę monitor. I już tutaj kontynuujemy Metal Gear Solid 4. Jak dobrze wiemy, zacznie się od jakiegoś bardzo dramatycznego pościgu o ciało Big Bossa. Rozumiecie? Oni tam już o to ciało wręcz walczą, nie? To jest postać obrośnięta takim kultem w tej serii, że trzeba o ciało Big Bossa walczyć, bo to ciało Big Bossa jest potrzebne, żeby mieć kontrolę nad tym systemem SOP, które reguluje zachowania żołnierzy i generalnie no, daje bardzo dużą władzę temu, kto taką władzę, kontrolę nad tym systemem posiada. Też myślę, że follow-up tej gry taki, może nie follow-up, tylko taki build-up, o sorry, przepraszam, pomyliłem słowa. Build-up tej gry jest bardzo powolny, naprawdę, ta gra się bardzo wolno rozkręca. W porównaniu do innych Metal Gearów, gdzie na przykład trójeczka to po prostu wszystko leciało, tak po prostu i wszystko było fajne, nie? A tutaj jest takie, ten pierwszy akt taki nudny, ten drugim to tam, powiedzmy, ta rozmowa znajomi była spoko, ale poza tym to było nudne. No i teraz powiedzmy, był nawet fajny ten moment tam śledzenia tego typa tam na tych ulicach Pragi, bądź wherever, gdzie to jest. Nie zostało to powiedziane wprost. Ale no nadal czegoś brakuje tych, że po prostu czegoś jej brakuje. To jest bardzo trudna do oceny gra, bo
Ona ma ona jest taka strasznie taką sinusoidą, że są rzeczy w niej bardzo słabe, ale są też rzeczy bardzo dobre, nie? I nie ma tutaj takich rzeczy. Nie, jest nierówna ta gra po prostu, tak? Dobra, więc tak jak już mówiłem, o 15.45, jeśli będziemy mieli wystarczającą jakąś tam ilość ludzi, to rozpoczniemy pierwszą turę i będzie wtedy można przez około, myślę, godzinę albo 45 minut się zgłaszać. I potem wtedy, po tym czasie rozlosujemy pierwszą nagrodę, którą jest, którą będzie kod DLC do Elderborna. No i na tym skończyliśmy ostatnio, tak. W czarnym wanie wywożą ciało Big Bossa, jest oczywiście ich kilka, żeby zmylić Liquida. No i jak widzicie, my już mamy tutaj broń bez ograniczeń i amunicji, ale no wiadomo, że nie możemy nikogo zastrzelić, więc będziemy sobie radzić z tym. Ale myślę, że warto będzie wyekwipować jakiś wyrzutnie rakiet, ponieważ uwaga, niszczenie gecko nie liczy się do kill countu, więc mogę je niszczyć. Także myślę, że mogę śmiało tutaj... Aha, cannot equip. Dobra, czyli to nawet jest dobrze przemyślane. Wychodzi o to, że jednak wyrzutnie rakiet nie założę tutaj, ponieważ jesteśmy w... no, na motocyklu, czyli faktycznie dobrze dostaliśmy od Ewy tutaj tą broń, bo... No to jest jedyna taka broń szybkostrzelna, która się nadaje do takiej jazdy na motocyklu. Tylko nie wiem, co to jest zewnętrz, to nie. Emotions. To może ja od razu sobie zmienię tutaj ten na jakieś rationki. Albo Solid Eye. Oceny ten Solid Eye jest? Wątpię. Jakiś... A, nie mam racionków. Gdzie są racionki? Czyżbym wszystkie spalił? No oczywiście to jak to wszystko jest skryptowane. Tylko ja nie wiem, kogo ja mam strzelać. To są moi ludzie, ci motocykliści, więc nie będę do nich walił. No już to meta póki co mało, to ode mnie zależy. Więc to oglądamy sobie wstępki. Nie wiem, kto tu jest ze mną, a kto nie. Na to są motocykliści, więc są tu motocykliści, nie moi, wątpię. Dobra, wystarczy chyba raz trafić, nieważne gdzie. Trochę jak z tym, jak w trójeczce było. Pomoga, kolega. Dobra, nie chcę tu nikogo przypadek zabić. No myślę, że to może być trudne, bo... Może być trudno, bo... Tego zdrowia tu mam mało, jakieś właśnie mam tylko parę nudli, regainów trochę, ale gdzieś mi wszystkie rationy znikły. Coś czuję, że chyba właśnie podczas tej końcówki drugiego aktu właśnie też wszystkie rationy zjadłem, jak mnie gekosy złapały w takie kleszcze. Tylko co, ja tego nie zastrzelę tym. Wiem tylko, że skarady i gekosy są... A, czyli to nie jest nasz ten, bo muszę zastrzelić tego... No, sami się rozbili. Wszyscy mocno. Ale jak widzimy, ten van na zdrowiu, musimy robić wszystko, żeby... A, to ten razie, żeby go skutecznie nie ma. Ale muszę przyznać, że akurat ten poszczyt jest całkiem spoko, nie tak jak w tym drugim akcie. No, walę w niego, dobra. Tak stoją w miejscu i nie mogą go trafić w tyle czasu. Nigdy bym nie pomyślał, że w tym GS-ie będzie potrzeba takich tam, to jakby z GTA wyjęte jakiegoś. O! Że taki wam przepnął te pojazdy opancerzone, to jest naprawdę interesujące. Ale niech będzie. A to jest prosty chyba. Także wszystko tutaj oczywiście nas atakuje. Ale spadła, nie. Jakby ona zginęła, bo spadła, ale to nie ja ją zabiłem. Zabiła ją chęć zgarnięcia ciała Big Bossa. Okay.
To musi być naprawdę fajne, gdyby chcesz naprawdę strzelać z broni ostrej i patrzeć, jak oni giną, ale no ja tutaj to muszę ograniczyć niestety. Jak oni szybko biegają w ogóle w tej ulicy. No połowa zdrowia moja, połowa zdrowia Vana. Mam nadzieję, że dotrwamy do końca. Wydaje mi się, że jeszcze chyba dwie sekwencje będą i to będzie po wszystkim. A nie, tu już mamy scenkę na moście. Czy to jest most tego Karola? Tak wygląda to trochę. No, to chyba właśnie po tym moście mogę spodziewać, to jest właśnie. Tylko, że normalnie tam już jest po turystu. A jednak tu jeszcze są zamknięte, bo jest ta godzina po turystu, prawda? Rozdzielili się. Cała ekipa jakichś latających z łamasów. Czy jak to mówię, popaprańców. O, popaprańcy. Ach, już zaraz kontynuujemy. Decoy vans have all bitten the dust. Which means the enemy is focusing on you now. I just need you to hold them off a little longer. Widzę, że Gierka użyła mojego nuda, wcale tego nie chciałem. Dlatego on teraz tylko 3. Te podcinki są naprawdę trudne, jak ja muszę używać tego tej klamki do uciekania. Zwłaszcza, że te targety są naprawdę małe, może też to będzie łatwiej. Pamiętajcie, że to jest cały czas konsola i to PS3. Myślę, że na PS3 to znacznie łatwiej walczyć w jakieś celowanie, ta gałka jest lepiej zoptymalizowana z tego. A tutaj tą gałką jest dosyć trudno, no i to jest cały czas jednak konsola. Nie ma tu żadnego jakiegoś konsolnego bardzo. Gra jest 2008 roku. Ale tak myślę, że oprawą jest naprawdę niezła. Zdaje się, ja w ogóle coś mogę zrobić z tym. Ale mam wrażenie, że gierka chyba troszeczkę mi jakby daje fory przez to właśnie, że z tego korzystam, bo ona ma nic nie wymierzył. Ale widzą, że się męczę, to mnie wpuścili. No jakby nie było, naprawdę ładnie są zrobione te ulice. Kurde, gdzie oni potem strzelają? O, to jest bryka, jak taki zawodzony. No musicie, muszę wam przyznać, że to jest naprawdę trudne trafiać tutaj. Jeśli trafię chociaż jednego, to będę zadowolony. Kiedyś może to trafię. Czy to trafi? No to nie, to po prostu jest zaduma. No to Steve'a umie jeździć. O, chyba trafiłem. Jest! Dobra, już jest chyba trudno nawet. Cała Praga zniszczona. Oj, oj, oj! Już prawie dead był. A to jest chyba tak, że krzywdę mi robią głównie ci, co strzelają do mnie z ziemi. Z powietrza to jest chyba tylko i wyłącznie efekt, po prostu taki, wiecie, dramatyzm i efekt wizualny. Dobra, tutaj uwaga, jeszcze nie udało się. O, tam nawet wszyscy się zmieniają. Miło.
Nie czasem można sobie załatwić. No dramaty, dramaty, czeski dramat. No wątpię. Także no, jeśli w ogóle chodzi o porównanie tych pościgów, to zdecydowanie wolę ten niż ten z drugiego aktu. Z tymi żołnierzami afektowanymi przez SOP. There it is. Ta rejestracja w tym czterakiem wątpię, jak ta była. Co oni chcą, to ciało Big Bossa i tak odchodzą się z tym vanem? No ale dobra, żeby to one jeszcze... Ojej. No to musiało zaboleć. Snape'a może nie, ale Ewa na pewno. A van skoro potrafił dwa wozy zniszczyć, to... No nie mówcie mi, że to będzie znowu ta sama kontuzja. Jak w trójce. Ojej. Tak było. Tak, to jest dokładnie w to samo miejsce, w którym wcześniej była Sabita pod koniec trzeciej części gra. Mamy tutaj przypominajkę z tego rytuału. No żeby go nie pomylić z Big Bossem, on nigdy nie miał tego na oku, które Big Boss stracił. Pamiętajmy, to jest Solid Snake, to nie jest Big Boss. I on po prostu to ma, to jest jakby taki, można powiedzieć, referenc, który miał zmylić fanów trochę. Pamiętaj, że to była ta retrospekcja, w której Ewa widziała Big Bossa, a nie Snake Solid Snake'a. Można się pogubić czasem. No i tu jest ten van, który potrafił zniszczyć, przejechać przez dwa wozy opancerzone, więc nic dziwnego, że faktycznie tutaj może zawartość w nim nie została zniszczona. To kierowca to pewnie dednął. Ktoś nie wierzy, że nie, no. No. She'll be coming to search the van. I'll take care of it. You stay here. Keep watch. Ona ma na myśli tą Raven, która lata. Także od razu wam powiem, że szykuję się w starcie z bossem. Come back in one piece. I will. Promise me. Znowu jakieś nawiązanie do trójeczki. No cóż, Snake nie może obiecać nic, więc pozostaje tylko wykonać robotę. Tymczasem za około 20 minut zaczniemy pierwszy giveaway, jeśli będzie oczywiście wystarczająca ilość osób. Jeśli nie, to poczekamy trochę dłużej. Co tutaj teraz ten? Myślę, że będzie walka z bossem. Ona nie będzie chyba tak długa jak z tym Octopusem, bo to był dramat. I tak jak już mówiłem, no chyba nie ma innej walki z bossem takiej, która byłaby tak długa i tak męcząca. Na tych wszystkich cutscenkach on tam z tą czwórką chodzi, aż też w ogóle jej nie używam. Oho. Szybko w żyłę. Czyli uruchomili znowu ten. SOP uruchomili znowu. I teraz właśnie dzięki tym specjalnym nanomaszynom, które potrafią obejść ten system,
jak jest w stanie walczyć. Czyli wszyscy, którzy są w systemie i nie mieli strzykały, no niestety teraz są unieruchomieni. A właściwie, jak to było zobaczone, oni z najlepszego tego systemu jakby uwolnieni, przez to wszystkie tłumione emocje się nagle nawarstwiają. Raging Raven. Bazarta ci poszedł, zobaczcie. No, to taki żar z tych... tych zepachów stały. No dobra, M4 Custom, ale ja nie chcę M4 Custom, tylko właśnie chcę coś, co mi ktoś schował z jakiegoś powodu, choć nie prosiłem o to. Także zmieniamy tutaj to. To jest broń, którą będziemy tutaj walczyć. Mocny nagan. Ale ja to mam problem z jakimiś zdrowaśkami, bo mam ich bardzo mało już. Zobaczmy, czy ja nie mam, czy one nie są przypadkiem schowane z jakiegoś powodu. O, 10 rationów, no, jest, no są schowane, czyli po prostu chyba zamiast tego... Czyli po prostu gierka stwierdziła, że mi schowa rationy w zamian za ten detektor sygnału. My się wspinamy na samą górę, na wieżę. Czy jest ich więcej? Ta walka może być trudna, jeśli nie chcę zabić, ale Raging Raven już otrzymał demo. A ciekawe, czy Chaff Grenade... Aha, nie mam Chaff Grenade, to chyba mogę szybko kupić. Grabbing Shop. Powiedz mi, że mogę kupić. Nie, nie mogę kupić, shit. No to bardzo by się przydał, może są w środku jakieś. Mam wrażenie, że Chaff Grenade mogłyby im tutaj trochę przeszkodzić latać. No jest ich sporo tutaj na... O. O, nawet nieźle. To może się skupię po prostu na niej, zamiast atakować tych pagasów przy dopasu. Tutaj cały ten kostium będzie odstrzygywany, ja tutaj muszę znaleźć dobre momenty, żeby... No naprawdę ciężko będzie ich trafić na padzie. Faktycznie trochę owa. Ale myślę, że... Nie, dobra, zabezpieczę się na szczęście. To jest piosenka do zebrania. Uwaga, później nie będzie można tu wstecznić. W ogóle nigdzie nie można wrócić, nie? Ale... Dlatego trzeba korzystać, póki jest. Nie trafiłem. Nie spodziewałem się, że trafiłem, nic nie wiadomo. O! Gdzie jest właściwa Raven? Chyba tam. Nie trafiłem? Nie trafiłem? To było dziwne. No fuck! Nie znajdą tam. Troszkę farta teraz.
Taką walkę można bardzo szybko wygrać, jak się celnie strzał. Chociaż byłem przekonany, że waliłem w łeb. Ale jednak nie trafiłem. Dobra, tutaj. Najpierw punktowalić ciało, nie celować w głowę. Jakby już połowa zdrowia tutaj została usunięta. Wow, aż było widać pocisk. Nice one, oczywiście w to takie rzeczy na klatę bierze. Gdy normalny człowiek to już byłby dadziam. Miałby Fanta i Deda. Ale tak jak połowę reszta tych Ravenów za bardzo nie chce atakować. Nie dzieje się, to nie wiecie. Tak, to na mapce ten największy... Największy ten wskaźnik na tym, na radarze, to jest właśnie na skarbie. Nie! Fuck! Bym się pięknie twierdzielił. Chciałem sobie to posunąć. Dosłownie nade mną chyba jest, więc wolę się odstawać do środka. Ukryła się, nie ma jej, także ja też się schowam. Po prawej stronie. Bombardowanka, ale ja to jestem dobrze ukryty. Bardzo dobrze się trzyma w ogóle ten kościół. Wydaje mi się, że to jest chyba w ogóle wieża tego mostu. Zaraz się przekonamy. W ogóle jakby tak się spojrzeć, to faktycznie można by powiedzieć, że... Nie, to jest chyba jakiś po prostu randomowy kościół. Jest! No ja przecież jestem! To ty się poważ. Jeszcze z dwa strzały myślę i będzie po zabawie. Aj, witaj! Piwo będzie później, bo jest chłodna, ja na razie zimnego nie mogę. Będę musiał chwilkę poczekać. Jest? Nie wiem, to ona? Tu jest ona. Dobra, po robocie? Tak, po robocie. Dobra, udało się załatwić sprawę. W ogóle zapomniałem, że ten boss jest w tej grze i nie wiedziałem, że to jest tutaj. Myślałem, że to jest akt w ogóle bez bossa, ale... Jednak bossa daj tutaj. Także za 10 minut rozpoczniemy pierwszy giveaway i zobaczymy, ile osób się zgłosi. Jeśli będzie to jakoś powiedzmy 3+, to przeprowadzimy losowanie. Jeśli nie, to poczekamy. Uuu,
uwaga, tego trochę nie czaję, bo czas trochę nagli, są sprawy ważne do załatwienia, ale znowu będzie tutaj jakby introduction tej pani, że trzeba jej backstory ustawić. No i rozsypała się jak nie powiem co w kiblu. No i tak jak już mówiłem, wszystkie te panie są motion capturowane przez jakieś modelki, więc znowu będą tutaj ass-shoty, boob-shoty, wszystko shoty. Będzie pokazać, że to są ładne panie, no my wiemy o tym. Jezus, jak ja myślę w ogóle o piątej części, jakie tam dziwne rzeczy się dzieją, to... To będzie trudne w ogóle, bo piąta część jest strasznie ciężka, jeśli chodzi w ogóle o klimat. No zaraz cię skleimy. If you know what I mean, hehe. To są oczywiście wszystko przypadkowe shoty, zobaczcie, oczywiście Snake sobie to pooglądać, datas. A to jest wszystko przypadkowe. To jest całkowicie nie planowali tego, tak? Ty nie masz na to czasu, Snake, ty ją po prostu skasuj. Tam jest ciało Big Bossa, które pewnie płonie i warto się nim zająć. Nim Liquid się nim zajmie, ale Snake jest oczywiście zajęty. Tak wygląda, no. Zaraz będzie prądem strzelać. No i dobra, no i my musimy zrobić pretty much to samo, co za poprzednim razem, czyli musimy... Musimy po prostu rozstrzelać. No to też. Dobra, załatwione. No ona sobie tam po prostu pójdzie w kinę. Szczerze mówiąc nie pamiętam, żebym kiedykolwiek tych bossów pokonał no na śmierć. Też się tam do pozycji embrionalnej zwija jak poprzednia. Jeszcze trochę wcześniej, jeszcze 5 minut. Tak, znaczy wiesz, to po prostu wpiszesz to, to wiesz, bo normalnie są programy do tego, które to łapią, ale ja go nie użyłem, więc po prostu to wpiszesz i ja sobie to później ręcznie z historii czata zgarnę. To nie powinno być z tym problemem, bo zakładam, że raczej nie odwiedzi nas milion osób. Jak nas odwiedzi milion osób, to wtedy będzie problem, ale wątpię, żeby nas odwiedziło milion osób. Także jak najbardziej. I tak jak już mówiłem, wiele osób... Możecie startować we wszystkich turach, tak? Więc to jakby duża zaleta małego streamu, że macie dużą szansę na wygranie dużej ilości nagród. Dawajcie też znać innym ludziom, którzy może by chcieli coś zgarnąć. A teraz słuchamy historii Raging Raven. A grenade launcher. Nice. Po co mi to? Nie będę z tego korzystał. Nice. Not much use to me without an ID though. I launched this one free of charge. What's the catch? Only that you give it to me when you're done with it. A weapon with that many decades of rage stored up inside it. Now that's a collector's item. How old was she? I'd say about 20.
but she had years of soldiers' rage hidden away in that youthful body of hers. Soldiers? Yeah, the soldiers of Ake, a place that hasn't seen peace in a long, long time. She was captured by one side or another, and kept caged up like an animal, along with God knows how many other kids. Anonymous violence. Exactly. It's unknown whether her captors were with the government or the rebels. In any case, they got their kicks by abusing these helpless little kids day after day after day. That constant barrage, that battlefield rage slowly built up inside their bodies. Obchodzi was to? Nie tak średnio. The kids tried to keep each other's spirits up, always clinging to hope. Takie rzeczy, co on tłumaczy, to ich jest trochę więcej w piątej części i tam nawet fajnie to jest wytłumaczone i tam fajne są te akurat backstories, a tutaj tak mocno na siłę mam wrażenie. Takie, ja odnoszę wrażenie takie, że to jest takie mocno wtrącone na siłę. Żeby sobie troszeczkę pofilozofować o wojnie. A to Kojima lubi robić. One by one, their bodies were picked apart by raven's beaks, until finally the flock came for her. Żeby nie było, też zakładam, że dużą część tych takich side stories to mogło być napisane przez asystentów Kojimy, tak, nie przez niego samego. She was filled with an uncontrollable rage, and it smothered her soul. She ripped the ravens pecking at her to pieces. Niech, ty nie masz czasu na to, jesteś zajęty. And when she finally caught up with them, she waited until night. Tam ciało Big Bossa gnije na dole, może chcesz zejść. They say that when a raven cries, a man dies. And that's exactly what happened that night. Screeching and cawing, she killed every last living being in the camp. Both the soldiers and the civilians. Czyli po prostu one coś im odwala i zabija wszystkich wokół. Super, świetna historia. The cruelty her friends had suffered. The pain and humiliation she'd endured. Hers was the distillation of the rage that decades of war had imparted on those soldiers. It was her strength and her greatest weakness. Nie masz czasu na to, Snake. Nie masz czasu. Tam powiedzmy z tą Octopus to jeszcze nawet, bo tam był w miarę spokój, ale tutaj coś jest z Warzone i musisz coś zrobić. Maybe it's still too early to tell. You still got half the B&B core ahead of you. Keep your eye on the ball, pal. No będą jeszcze dwie. MGL 140 Face Camo Raging Beauty, czyli będzie można nosić mordy tych panienek i... Ale po co? W sensie, no jak ktoś chce się pobawić, tak? My się tu nie bawimy, oglądamy story. Głównie. No i tam już chyba Ewa... No jakoś cienko to widzę. W sumie nie powinno ją tak boić, skoro już w tą samą dziurę poszło. Ale. To też? The real one is floating down the river, headed downstream. I managed to get in touch with the children. Big Mama. The Pix is safe. Pani, która urodziła Liquida, Solidusa i Solid Snake'a. No kurde, tam na poprzednim streamie przecież jak był ten reveal, to wręcz wprost było takie nawiązanie, że to ona. Ona się wręcz nazwała Ivą. Więc po prostu zakładam, że nie pamiętasz tego. No i myślę, że ten dekolt jakby tutaj dużo mówi nam o tym. Nie jeden by powiedział, że taki milf. No i schodzą do kanałów jak żółwiki ninja. No i tu choćby macie ten motocykl jeszcze z trzeciej części Triumf. Gilf. Need to feel the wind anymore. There's no need to keep lying to myself. I only get off my bike when I fall in love. Or... Oh. Or when I fall down.
Także w tym wypadku chyba ta druga opcja wchodzi w grę, a nie pierwsza. Dobrze, to w takim razie, skoro oni tam już wchodzą do dziury, to my może zrobimy właśnie, wystartujemy pierwszy giveaway. Czyli uwaga, szybko przypominam zasady. Też no oczywiście, jak mówiłem, wszystko będzie zależało od ilości zgłoszeń, więc no tak jak mówię, 3 plus to są takie ilości zgłoszeń, które powiedzmy zaakceptuję. Więc tak, oglądamy sobie, nie to, jeszcze nie to, o tutaj, przypominajka, tu mamy nasze nagrody, które dzisiaj postaram się rozdać. Wystarczy po prostu być na streamie, nawet zobaczcie, nie musicie nadfollowować, tak jak w przypadku niektórych streamów. Wystarczy, że wpiszecie po prostu hashtag tofurbanstream. To tutaj jakby to o tym czekaniu 10 minut to jest dla tych osób, które by jakieś przyszły z randomu, tak? W waszym przypadku, jak widzę, to wy jesteście wszyscy followersami, wiernymi oglądaczami, więc wy wystarczy, że wpiszecie po prostu hashtag tofurbanstream. No i tak jak też mówiłem, do każdej tury zgłaszamy się osobno, bo każdy z was może wygrać wszystko. Może los tak zrobi, że wszystko zgarnie jedna osoba. Może tak być. No jakby nie biorę odpowiedzialności, to jest totalny random. Dobra, więc bez jakiegoś tutaj przedłużania wracamy. Tak, już mamy dwa zgłoszenia, bardzo dobrze. Za chwilę ja sobie wpiszę na listę. Tylko detali. O dobra, super, lista wystąpiła mi tutaj. Także będziemy sobie robić takie przerwy od czasu do czasu. A co mamy do zgarnięcia tu na dole? W tej chwili do zgarnięcia Elderborn Demo CDK. Czyli jeśli pamiętacie tą grę, którą jest też jeszcze, mamy trzecie zgłoszenie, także już wiadomo, że nagroda będzie na pewno rozlosowana. Ale dajemy jeszcze ludzikom trochę czasu. Ja myślę, że godzinę, albo o, to w takim razie o 17, nie o 17, dobra, jednak wcześniej, czyli 16:45 rozdamy tą nagrodę i potem wystartujemy z następną po 5-minutowej przerwie. Tylko pozwólcie mi jeszcze zerknąć. Tutaj będzie troszeczkę dzisiaj takiej zabawy. Tak, w każdym razie, jeśli pamiętacie grę Elderborn, którą jakiś czas temu pokazywałem, to mam do niej klucz do dema i to jest właśnie teraz do zgarnięcia. Także jeśli chodzi w ogóle o rozdanie tych nagród, no to tak jak w waszym przypadku, to się to raczej wiecie, będziemy to mogli w stanie zrobić osobiście, ale w przypadku osób, które powiedzmy mieszkają gdzieś, no to oczywiście wysyłam te nagrody, tak? A jeśli chodzi o CDK, to wysyłam po prostu klucz, tak? Do osoby, która wygra. Ale no do tego mamy jeszcze trochę czasu, dajcie znać jeszcze innym ludziom, którzy mogliby tu chcieć coś wejść, wygrać, im więcej tym lepiej, im więcej tym większe emocje. Także my o 16:45 rozdajemy tą nagrodę. Także tutaj jakby już rozpoczęliśmy. Też będę przypominał tak co parę minut o tym, żeby tutaj ludzie się wpisali na listę. Okej, okay, kontynuujemy naszą grę. Tylko że ona już chyba nie zejdzie tutaj, czy zejdzie? By the way, nie wiem, czy czytaliście to, ale mamy na dole licznik do target donate'ów, tak? I to 80 dni to jest moment release'u Kingdom Hearts 3. I to jest właśnie już 80 dni zostało, czyli trochę ponad 2 miesiące. Więc można powiedzieć, że naprawdę grubo. Dzisiaj na Xbox jakiejś konferencji ma pojawić się trailer, chociaż z tego co wiadomo to będzie raczej gameplayowy trailer, który ostatnio się pojawił, więc nic nowego. Ale może jakieś informacje ujawnią. W każdym razie to już jest czas, gdzie powoli trzeba zacząć się jakby powoli odcinać informacje, bo niedługo pewnie wjadą trailery z jakimiś mega spoilerami, więc wtedy to już trzeba będzie się wyłączyć. Na jakieś 2 tygodnie przed to chyba w ogóle już wyłączę wszystko, co nie jest związane z KH na moich tam jakichś social media w feedach, nie? To też wam szczerze polecam, jeśli chcecie się przed spoilerami ochronić. Przede wszystkim po japońskiej premierze, która będzie miała miejsce 25 stycznia, to mamy te 4 dni do premiery zachodniej, gdzie już będzie wszystko wiadomo pierwszego dnia pewnie, bo wierzę w to, że wiele osób zraszuje tę grę w jakiś taki sposób, że już pierwszego dnia poznamy wszystkie spoilery najważniejsze. Oho! Liquid Ocelot Whoever.
liquid. Not bad. Where's the picks? That no longer matters. Where is it? Is that it? Trzeba przyznać, że jest bardzo interesująca ta emocjonalna reakcja w stosunku do zgniłych, wieloletnich zwłok. No ale cóż. Miłość jest ślepa. Oj, widzimy Naomi znowu jest po stronie Liquida. Naomi. Ech. Naomi told me everything. And now, thanks to her, I finally have it. The thing I've sought for so long. Big boss. Put down the gun, Snake. It's already too late. It's too late, Mickey. You almost did it. But it looks like I win after all. Cigars. Father's favorite. What do you say? Care for one last smoke? Huh. You think you're big boss now? We get it, you wait. Czyli Liquid został vaperem. Wapier papier. All that ends today. Pytanie, czy gdyby on nie miał ręki Liquida, to czy potrafiłby robić takie rzeczy, Ocelot? Pewnie nie. Nice try. But when it comes to CQC, I've got the upper hand. Hand, if you do get a hold of the system, you'll only have one part of the Patriots AI. The military part. What of it, brother? Ow. It's only a matter of time before I have to musi boleć. A, pamiętajmy, że ten nóż ma prądowanie. Ile to już razy Snake był porażony prądem? The AI they think they lost. It's mine. A part of my army. Impossible. We destroyed it. No i teraz będzie, a widzisz, jednak nie. Your worm only managed to cut GW into little pieces. Pieces we were able to reconstruct. Czyli cała dwójeczka poszła się jebać. Wszystko to, co się udało osiągnąć. This body has served me well, allowing me to pass every security barrier between me and GW. After all, the Patriot system is nothing more than a machine. Now that GW is a spook inside the network, there's no way JD would recognize it as an external threat. Once I destroy JD with a nuclear strike, the Patriots network will be mine. And then, I'll build my haven, free from all forms of control. Cały czas brzmi jak Nobel Cause, taki w sensie... Czemu oni go tak bardzo chcą powstrzymać? Wiemy, że Liquid jest trochę szalony, ale w sumie nadal chce zliczyć patriotów, to brzmi jak... Dobra, może teraz troszeczkę więcej tych motywach będzie. We're
freaks who never should have existed. Biernie oglądają. The Patriots saw fit to create us, and in doing so became our only raison d'être. Walczy z tym nowym w sercu niemalże. It all began with Zero and Big Boss. Our purpose in life is to fulfill our destinies. And once all is returned to Zero, the world can be reborn. GG! Adam! To jest taka chyba biblijna symbolika. Pamiętajcie, że tym agentem Adam, który miał współpracować z Ewą podczas misji Snake Eater, był nie kto inny jak sam Ocelot. We both live. The world will not know an age of life. Pamiętajcie, że tam już faktycznie nie ma Ocelota. The only choice left to us is death. Boss. Good. The players have all assembled, Snake. The time has come for you to witness. Witness our moment of triumph. Taka mała przekonywująca ta łajba. Go! U Liquida to jest za darmo, ale normalnie trzeba tam chyba z 15 euro wybuić, żeby się przepłynąć Wołtawą. Także co tu się teraz od Janie Pawgi? No i to już jeden z takich pierwszych momentów, gdzie naprawdę mamy dłuższy fragment filmu. Oho. A, Rat Patrol. No nie zesraj się. Trzymać Liquida sami. Drop your weapons and stand down now. A dobra, jest ich troszkę więcej. To tak troszkę więcej to takie było wręcz nie do powiedzenia. Ah!
chwila przerwy. Wybaczcie wymuszoną przerwę w tej w trakcie budowania napięcia, ale no czasem zdarza się telefon dosyć ważny. No lecimy dalej. Zbiera się amerykańskie wojsko, czyli patrioci. Także wszyscy dobrze wiemy o tym, że w czyich rękach są ci żołnierze. Właśnie którzy wiedzą, że nie kurwa właśnie. Jaka ekipa. Na jedną małą amfibię. Zaraz ktoś pewnie powie, you're outnumbered. To wtedy, no shit, man. Dobry pomysł na plot twist, ale nie w tym wypadku. No vamp może mieć pewne problemy ze światłem. W końcu jest wampem. No jak z tego stand-offu wyjdą? Ile to trwało? Minutę? Dwie? All of you, drop your weapons and put your hands up! W mojej opinii tak. A to jest oczywiście pytanie, wiesz, tendencyjne, tak? W sensie... Po prostu opinia, tak? W mojej opinii tak. No ręce do góry! Podoba mi się, jak on nosi tą plakietkę ze swoim imieniem i nazwiskiem, żeby każdy mógł go łatwo zidentyfikować. Znajkoczyś już chyba zapomniał, że ma tą kosę, nie? Aim! Liquid! Stop!
chyba w ogóle klamka z pierwszego MGS-a, z tego na MSX-a. Taki referens. No. Liquid mówił, że będzie miał dostęp do czegoś więcej. No tylko, że to było tak lata wcześniej przed konfrontem. Już noża chyba nie wyłączał, ale... The system is mine. Your guns and your weapons are no longer your own. Behold, guns of the Patriots. Ciekawe jak to działa, to chyba jest tak, że... No, on jakby w swoim mózgu wydaje polecenie nanomaszynom, które wydają polecenie nanomaszynom w systemie, żeby tutaj robić sieczkę tymi helikopterami. Widzicie, Liquid nawet nie musi strzelać. Symbolizm. Kto tak naprawdę pociąga za spust, a kto jest tylko narzędziem. I to jest taka naprawdę prawdziwa władza już, więc faktycznie, o ile poprzednio miałem pewne obawy, to teraz faktycznie widać, że to jednak jest zagrożenie. Ale znowu! Znowu na niego nie działają te. To tak jakby nie był w systemie. Drogą z biodra na taką odległość walić, to nie jest koty, to... Pamiętaj, że to są żołnierze w systemie, którzy są enhanced do granic możliwości, więc dla nich pewnie nie. Muszę sobie mikrofon troszkę poprawić. Pomińmy ten zbędny aspekt. Ale faktycznie mogliby walić czegoś bardziej dostosowanego do tego typu sytuacji. No i cóż, cała armia amerykańska się zesrała. To Liquid ma władzę. No to jest fajny wątek teraz, jak o tym pomyślisz, że ona teraz faktycznie może
Może sobie wiele zarzucić. W ogóle w całej tej serii może sobie wiele zarzucić. No to chyba finito będzie, czy nie? To jest chyba najdłuższa cutscenka póki co, oprócz briefingów. Także jak się to tylko skończy, to zrobię krótkie... Albo może teraz zrobię przypomnienie, także pragnę przypomnieć wszystkim, że cały czas trwa giveaway. Możecie zdobyć w tej chwili CDK do dema Edelborna. Ja przypominam tutaj jeszcze raz zasady. Jak widzicie, wystarczy tylko wysłać już w tym momencie hashtag Furben, to Furben Stream na czacie. Ja was później sobie zapiszę na listę i z tej listy wylosujemy zwycięzcę. Także zapraszam. I wracamy już do właściwej części. Będzie jakby to za niecałe, trochę ponad pół godziny. Będziemy losować zwycięzcę pierwszego. A potem są jeszcze cztery nagrody, więc jeszcze trochę tego będzie dzisiaj. Jeszcze trochę tego będzie. No i tu mamy Big Bossa. Ech. Żołnierz XX wieku, proszę bardzo. XXI w sumie już bardziej. Nie, to XX nadal, bo mówili tak o The Boss, ale w sumie Big Boss też się zasłużył. Wszystko to zostało z Big Bossa. Już jakby ktoś powiedział skoczyć za kimś w ogień. Niszczysz smutną scenę tym komentarzem. Przynajmniej udało się robota wrzucić na pokład, więc będą ich śledzić. No ale co, dlaczego nie zniszczysz całej łajby? Dlaczego się nie upewnisz, że na pewno zginęli? Przecież on nawet wie, że oni nie zginęli, więc chyba zostawił ich tak celowo przy życiu. To tak wygląda. Wiadomo, że to Liquid, to ma swoje dziwne ideały. No i pozostała tylko... Pozostał jeden wielki pieprznik. No, tak jak to było powiedziane, trochę jak Batman z Jokerem. Zawsze nie może jeden zabić drugiego, bo wtedy życie nie ma sensu. W tym wypadku chyba pozwoli... Musi pozwolić Snake'owi przeżyć. No, na szczęście tutaj ci panowie się uratowali. Chyba. Meryl! 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 No możesz na przykład zrobić pierwszą pomoc. Zakładam, że jesteś przeszkolony w tym, że nie znasz się nie tylko na straniu. Ach, jaki przystojniak taki. No, zobaczcie, co tu się dzieje. I
Co, czyli 30 uciśnięć i 2 wdechy, tak? O, to chyba jednak troszkę mniej uciśnięć. Ale ja się mogę nie znać, więc... Ja certyfikatu nie mam. Ale jestem przekonany, że to miało być 30 uciśnięć, a nie 5. No dobra, teraz idzie 30. Ciekawe, się uda. Meryl! No, dał się. Meryl! Meryl! To cóż. Zawdzięcza swoje życie zastrańcowi. To jaki plot twist. Patrzcie, co się dzieje. Okay, Meryl. Hey. If it's all right, call me Johnny. Born to the world. When a beast steps w ogóle nie widać po niej, żeby wskoczyła w płomień. To Snake bardziej oberwał. The light is put out. The shadow cannot be erased. So long as there is light, there is shadow. To return everything to normal, the light must be extinguished. And when that happens, Harvey, that can we trust him? Too. Ale też już nie psujmy i tej sceny. Tutaj dużo się dzieje. No i również Iwa się skończyła. No pamiętajcie z tą kosą cały czas. Pamiętajcie, że ta gra była taką intencją, żeby wszystko skończyć raz na zawsze. A ciało Big Bossa też już tutaj oficjalnie płonie. O. No tak, tego tu jeszcze nie było. Like I said, we pride ourselves on service. Come on, let's take this guy to his friends. Cóż za smutna śmierć. Przed chwilą umarło się jako jedna z ważniejszych postaci w serii, a później małpa nad tobą tańczy. No nie było to safe, ale no też to jest Snake, jak on tak łatwo nie umrze. Już nie takie rzeczy się z nim działy. No i to jest koniec trzeciego aktu. Także mamy... Tak, to jest raczej total time played, czyli faktycznie nie czas aktu, tylko czas samej gry. 9 godzin, 4 minuty. Jedna kontynuacja, cały czas 0 killi. To najważniejsze. No, pewnie masz rację. Mi się wydaje, że to są chyba w ogóle staty ogólne, czyli 21 alertów to nie było teraz, no bo to było niemożliwe, no były tylko 2 alerty były chyba, tak, w trakcie tego. Także jak widzicie, gameplayowo ten akt jest praktycznie żaden, tak, bo tutaj tylko chodzimy po mieście i śledzimy typa, a później jest pościg i walka z bossem, czyli 3 jakby aspekty w ogóle, bardzo, bardzo biednie, nie, także tutaj
No gameplayowo gra jest naprawdę mała, więc to jest naprawdę najlepsza gra do speedrunu, bo odejmując cutscenki, to naprawdę ta gra trwa ile? Chwilę, nie? Ale dobra, przejdziemy już do aktu czwartego, który moim zdaniem jest najlepszy. I przypominam oczywiście, że za dosłownie 25 minut będziemy rozdawać pierwszą nagrodę. Także macie jeszcze 25 minut na to, żeby się zgłosić po do giveawaya CDK'a do gry Elderborn, która jest dostępna. Oczywiście to jest Steamowy CDK, żeby nie było. Po prostu wystarczy wpisać hashtag tofurbanstream na czacie. Jeżeli jesteście ludźmi, którzy dopiero doszli, to będziecie musieli pewnie z 10 minut odczekać. Gdybyście w razie czego nie mogli czegoś tutaj zrobić, to wyślijcie mi wiadomość prywatną, też mogę po wiadomości prywatnej was uwzględnić w giveawayu. Czyli zobaczcie, była teraz mega długa cutscenka, teraz będzie mega długi briefing, później mega długa opening cutscenka. Także teraz dopiero widać, czym jest ta gra tak naprawdę, jedną wielką cutscenką. Ja nie mam nic przeciwko i lubię oglądać te cutscenki, ale domyślam się, że wiele osób mogłoby zarzucić tej grze, bo to, że faktycznie jest to mało gameplayu, tak? Bo jest. Nie oszukujmy się, tak? To jest prawda o tej grze. Także myślę, że tak trochę tutaj posiedzimy do jakiejś, powiedzmy, 18 z Metal Gearem i potem przerzucę się na Hollow Knighta i będziemy sobie biegać po labiryncie. Chyba odnajął mi ten kwiatek, tak? Jeśli się nie mylę. We'll launch a stealth nuclear warhead at JD. I thought you couldn't control the nuke with GW. We can't. We've taken over their guns and heavy weapons. But the WMDs are still under JD's control. Oni nic nie wiedzą. That's where Rex comes in. Rex? I know where to find nukes they don't control. Vamp, how long until Rex is ready? All that's left is the final check. We've identified JD's location through GW and abandoned 20th century satellite orbit disguised as debris. A clever place to hide. Pamiętajcie, że pociski nuklearne też są w systemie, więc byle kto ich nie wystrzeli. With a stealth nuke, there's no need to worry about the Patriots intercepting it. By the time they realize what's happening, it'll all be over. Once JD, the core AI is destroyed, GW's priority will rise to one, and all the systems under JD's control will then be ours to command. Now go, prepare our haven. Yes, boss. Myślałem, że o taką to będzie zainteresowany, żeby gdzieś zajrzeć. O, koniec. Ale jest i nowa wersja robota. The video feed from the Mark II cuts off here. Haven. Yeah. Revan was saying something about that. Dobra, szukam teraz nowych nagród. W międzyczasie słuchamy, co tam mają do powiedzenia panowie. The system was controlled by four AIs, with JD at the top. Pamiętajcie, że Raiden był odbudowywany podczas teraz tej misji. The Patriots thought it had been destroyed, but Liquid was able to use it as cover to slip inside the system. GW. I heard that name before. Swoją drogą mam do tej pory jedną kontynuację, to wynikającą tylko i wyłącznie z tego, że nie wiedziałem, czy mogę zabić Gekosy, czy nie. Czyli w teorii, gdybym to wiedział, to miałbym zero. Nieźle. GW was one of the Patriot cell AIs. Ale też tego gameplayu jest mało okazji, żeby zginąć, nie? Emma's worm should have put it permanently out of commission. But Liquid somehow recovered and repaired it. I'm guessing JD must be unable to recognize GW, even though it's inside the Patriot system. It's a blind spot. GW was written off as lost while it was still tied in.
using it, let Liquid interfere with the AI from the inside. He made contact under the guise of Big Boss's genetic code. Even the AI threat detection system was fooled. Even on the network. No, trzeba się trochę bardziej wyleczyć. Patriots AIs. It all makes sense now. That's why they made Arsenal go berserk 5 years ago. GW was on board. Where is this? Może się pogubić w tym, ile jest tych AI-ów, systemów, SREM-ów. Where is their base? Don't worry. Mei Ling is using the position of the Mark II's last transmission to predict the course of Liquid's ship. Czyli mimo tego, że Mei Ling sama się w grze nie pojawia, to jednak pomaga naszym bohaterom bardzo fajnie. But that's not all Liquid said. Something about Rex being ready. Rex? You mean Shadow Moses? It's Campbell. The U.S. military systems are all in Liquid's hands now. The regional systems have all been shut down. Guns are falling silent across the Earth. It's the first total ceasefire in human history. How's the White House responding? Nie responduje. The public. The president has yet to make an official announcement. But the media is starting to pick up on it. The information's gonna be controlled anyway. Not this time. The war economy is ground to a complete halt. It's tough to play down a crisis of these proportions. No, ciekawe, co taki drebi na tym myśli. Stocks are already going into a free fall. To nie ma spory problem. They must be shitting themselves in the White House right about now. In any case, America had better sleep soundly while she still can. Liquid's insurrection is about to begin. The first thing he'll do is try to destroy the system that Patriots built to control the U.S. He's already taken the system. No. Supreme authority still resides with JD, which the Patriots still command. Which is why Liquid plans to launch a nuclear strike on JD in its orbit. But Liquid only controls SOP, and SOP only controls guns and small firearms. Unless he gains supreme authority, Liquid can't use America's nukes and ballistic missiles. So how's he gonna launch this strike? Good question. The U.S. converted its nuclear arsenal to reliable replacement warheads 2 years ago. RRWs. Yes. The core of the RRWs is now completely ID controlled by the SOP system. Jednak tak. You'd need supreme authority from JD itself to control them. And they can be shut down remotely in case of an emergency. All the old nukes were pulled out of service when they deployed the replacements. If Liquid can't use the nukes, then... then what's his plan? Czyli chcesz wystrzelić pocisk, ale nie możesz. That's it. He's going to use Rex. What? Rex was scrapped before the Sons of the Patriot system was implemented. Of course. The railgun. Indeed. Rex's railgun can launch a stealth warhead into space unconstrained by the system. In short, it's the only device they have that is able to launch a nuke.
Jedyny nuke, który byłby poza systemem. Bo uwaga, nie było powiedziane, co się stało z Rexem potem. Where's Rex now? I think you know. A long forgotten base in US territory outside the Patriots' control. The place where Liquid made his debut. His monument. Off the Alaskan coast, in the Fox Archipelago. Shadow Moses Island. I właśnie tam będzie się rozgrywać czwarty akt. Więc to już jest jakby mega dawka nostalgii dla nas. He'll have the world at his fingertips. And no one will be able to stop him. Not even the Patriots. You are the only ones who can save us now. Snake, I'm counting on you. Defeat Liquid and put an end to his insurrection. No, witaj, witaj. Jak coś, masz jeszcze niecałe 13 minut, żeby dołączyć do giveawaya na CDK'a, więc zapraszam. Wrzyłe! Wrzyłe! Prosto wyżyłem. Także czeka nas powrót do Shadow Moses, znanego z pierwszej części gry. You can't take any more of this. I'm not dead yet. That's not what I mean. You can't beat Liquid. He's got the Patriots' own control system on his side. No nie, no 10 minut to jest odniesienie do ludzi, którzy jeszcze nie followują, tak? Ale to jak najbardziej nie ma nic przeciwko, żebyś był po cebule. To się dzieje chyba 5 lat po drugiej części, czyli to jest chyba jakiś 2015 rok? Nie pamiętam już, trzeba to zbadać, ale dużo się nie postarzeje, to tylko Snake się postarzał, pamiętajcie o tym. Chodzi ci o Snake'a? No Snake ma przyspieszone starzenie się. To było powiedziane. Także mamy, uwaga, kolejnego kontestanta. To jest jakby jeden z najważniejszych wątków tej gry, że tu jest właśnie przyspieszone starzenie się przez... No, przez sposób, w jaki tutaj te klony zostały zaprojektowane. Oni są zaprojektowani po to, żeby szybko umrzeć. Żeby nie dało się ich tak wieczność kopiować. W początku myślałem, że tu chodzi o Foxdie, ale... I pamiętajcie, że Snake jest bombą biologiczną. Jeśli on umrze, to potem Foxdie rozsieje się na resztę, mimo tego, że właśnie niby miałby afektować tylko jego DNA. Ale Foxdie zmutował, nie wiadomo czemu. Ktoś coś mu wstrzyknął, dlatego Foxdie zmutował i teraz może zabić każdego. Ale to dopiero za parę miesięcy. Co do Raidena, to był w kiepskim stanie po drugim akcie, ale teraz w trzecim, w trakcie, kiedy my żeśmy się skradali po Pradze, to jego tam leczyli. Offscreen. Więc jakoś postawili go na nogi. Kabelki trzymają. A slave to someone else's will. I'm a shadow. One that no light will shine on. Oj, za chwilę wstanie i będzie naginął. You'll never see the day. Patrz, co się teraz dzieje. Ech.
war. But once this is over, we will have our freedom. Run. I'll release you. It's the only way I'll ever be free. On nie jest jak te marne telefony dzisiejsze, więc się szybko nie rozładuje. That's not what I meant. I've got nothing to lose. Don't be an idiot. Don't be an idiot, Axel. No, you've got someone to protect. It was never going to work out for me. It even rained the day I was born. You've got it all wrong. You were the lightning in that rain. You can still shine through the darkness. Okay, zaczęła się rozkmina mocna. Raiden, look at me. Spójrz na moją japę. Do you see this? I have no future. In a few months, I'm going to be a weapon of mass destruction. You have a family. No, ale go zdisował. I have no family. Jak widzicie, naprawdę długo trwają te sceny. Już za 5 minut kończymy pierwszą falę, pierwszą turę giveawayów. CDK już niedługo będzie rozdany. Potem będzie następna rzecz. Także będzie z 5 minut przerwy. I potem wrócimy na stream. Dr. Emmerich? Mei Ling. Oh, nawet ją pokazali. I got the results back. It's official. He's on Shadow Moses Island. We lost Metal Gear Mark II's signal along the way, but the ship was headed in the direction of Shadow Moses. This is a picture of the island taken by a civilian imagery satellite. The sea line is rising due to global warming. Have you heard that the entire Fox Archipelago is about to slip into the ocean? The surrounding islands have already been evacuated. Czyli wysepka się kurczy. Liquid's arrival there can only mean one thing. He is going to use Rex. That's how it looks from here. All the Metal Gears after Rex were embedded with system IDs. Then what about Rex? What did Washington do with it? The nuclear disposal facility on Shadow Moses hasn't been touched since the incident. Serio, nikt nic tam nie zrobił. The president of Armstech and the DARPA chief were killed, and the secretary of defense was arrested. Czyli przez 9 lat tam po prostu sobie to leżało. Te odpady nuklearne.
No tak, sprawa była mocno zatuszowana. The data was either falsified or erased, so no traces would be left behind. We were exiled to desk jobs for the same reason. Rex and the nuke should still be where they were 9 years ago, untouched. A forsaken island. A haven. Well, I'd say it's more like a forgotten island. And it's sinking too. I thought I'd never go back. It'll take me a while to get there, but I'll be backing you up from aboard the Missouri. She's the only ship in the fleet still able to move. Since it was decommissioned before the system was put in place. Ach, how convenient, nie? Że akurat ich okręt nie jest w systemie i można cały czas go używać. You're not wearing your glasses anymore. Oh, yeah. I switched to contacts. We rendezvous at Shadow Moses. He who submits to heaven shall live. He who defies heaven shall perish. Jeszcze zarzuciła chińskim porzekadłem. I have to atone for my past too. Rex is a beast, born from my research. Let's go. Uwaga, przypominam, ostatnie 3 minuty zostały, żeby się zapisywać. Potem rozdamy nagrodę i przygotujemy nową. Jestem dzisiaj co najmniej do 20, jak nie dalej, więc spokojnie, wszystko uda się dzisiaj, myślę, wszystko rozdać. Także zapisujemy grę, zacznie się czwarty akt. To może zanim go zaczniemy, to już teraz powoli odczekamy te 2 minuty i przejdziemy do... Także tutaj będzie mała... A, co się stało? Co się stało? Co, konsola się zasetowała? Co jest? Ja nic nie ruszałem. Halo? Aha. To jest taka mini gra. Czyli jesteśmy... Sam początek pierwszej części. Jeśli to dobrze pamiętacie. Zapomniałem, że to jest w ogóle w tej grze. Nawet kontrolce są takie same. No w ogóle można powiedzieć, że cały ten akt to jest taki fanserwis. Także fanserwisujemy jak się tylko da. What was that noise? Huh? Whose footprints are these? Pan kolega nie wie, czyje to są footprintsy. O, nie mogę więcej ratunków. Ciekawe, czy Sokom jest w tym. Także tutaj tylko uporamy się z tą sceną. O, nie ma Sokoma, niestety. Także pytanie, którędy się wbić do bazy. O, było blisko. No on tu nie zejdzie, oni tu nigdy nie schodzą po tych schodach. Ale trzeba poczekać, aż się pan kolega przejdzie. Nie ma kodeku. I zobaczcie, żeby to uruchomić, musiała się zmienić rozdzielczość, dlatego też mogliście zobaczyć ten biały ekran na streamie. Bo nagle się mocno zmniejszył rozdzielczość. I tu chyba się ta scena powinna skończyć. O, już widać, że rozdzielczość wraca do... do swojej takiej normalnej wartości. Tymczasem oficjalnie jakby teraz zamykam tą pierwszą turę. Także tutaj jak widzicie kasuję jedno i drugie. To było dobre. Dobra, to damy pauzę.
Ale podoba mi się to, podobają mi się te easter eggi dla fanów pierwszej części. Także szybkie przypomnienie tego, co tu się dzieje. Mamy do rozdania kilka nagród. Pierwszą z nich jest kod do Elderborna. Tu macie zasady, jak wziąć udział. Póki co zgłosiły się 4 osoby. Także zobaczymy, kto będzie miał farta. Ja mam tutaj wasze niki i je wrzucam teraz właśnie do randomizera. Uruchamiam randomizer. Gdzie ja go mam? Tutaj jest. Czyli to jest prosty name picker, nie? Jesteście teraz na tej liście, więc któraś z tych 4 nazw po kliknięciu pick random name zostanie wylosowana jako zwycięzca tego giveawaya. Także no trzymajcie kciuki za siebie, bądź może za kogoś innego, jeśli chcecie. I sprawdzamy, kto zgarnie pierwszą nagrodę dzisiaj, czyli CDK do gry Elderborn. Uwaga. 3, 2, 1. Także gratuluję użytkownikowi Oniku Darth Urza. Jesteś właścicielem CDK-a do gry Elderborn. Ale reszta niech się nie martwi. Jest jeszcze dużo nagród do rozdania. Także tutaj jak najbardziej za chwilę otworzymy nowy giveaway i wszystko będzie cacy. W każdym razie ja ci później to wyślę po prostu. Gdybyś był jakąś osobą, której powiedzmy nie znam, to musiałbym to zrobić po prostu, no, odezwać się na Twitchu. Elder Maciej, no tak. Także no to jest faktycznie Elderborn. Okej, okay. To teraz tak, szybciutko tutaj zarzucę wam lagi. Dobra, teraz mała przerwa, wyłączę streama dosłownie na 3 minuty i za chwilę wracamy z nowym giveawayem. Także dosłownie 3 minuty przerwy.